Który z cieni przedstawia Polskę? Pierwszy? Drugi? Czy trzeci? Trzeci! Bardzo dobrze. To jest Polska, nasza ojczyzna. Jej powierzchnia wynosi ponad 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. Gdzie leży Polska? W Azji? W Afryce? Czy w Europie? W Europie! Brawo! Polska leży w środkowej Europie i zajmuje 9. miejsce pod względem wielkości. Graniczy aż z 7 różnymi państwami. Jakiego koloru jest flaga Polski? Czerwono-biała? Biało-czerwona? Czy niebiesko-żółta? Biało-czerwona! Dobra odpowiedź. Flaga Polski składa się z 2 poziomych pasów o tej samej szerokości. Na górze jest kolor biały, oznaczający srebro, a także wodę oraz czystość. A na dole czerwony, symbol ognia, oznaczający odwagę i waleczność. Flaga Polski czasami jest mylona z flagą Indonezji lub Monako. Jakiego ptaka znajdziemy w godle Polski? Wilka? Bociana? Czy orła? Łatwizna! Orła! Świetnie, Karolku! Godłem Polski jest oczywiście orzeł biały w złotej koronie. Gdy umieścimy go na czerwonej tarczy, otrzymamy herb Polski. Wizerunek orła białego zmieniał się na przestrzeni dziejów. W naszej historii orzeł kilkakrotnie wkładał i zdejmował koronę. Od jakich słów zaczyna się hymn Polski? Marsz, marsz Dąbrowski? Jeszcze Polska nie zginęła? Czy kto ty jesteś, Polak mały? Jeszcze Polska nie zginęła! Świetna odpowiedź, Karolku. Posłuchaj fragmentu naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Ciekawostką jest, że wielu Polaków śpiewając hymn popełnia błąd już w 2 wersie. Śpiewają: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Poprawna wersja zapisana w ustawie brzmi: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Które miasto jest stolicą Polski? Wrocław? Warszawa? Czy Gdańsk? Warszawa! Brawo, to Warszawa! Jest ona jednocześnie największym polskim miastem. Pierwszą stolicą naszego kraju było oczywiście Gniezno, a kolejną Kraków. Mało kto jednak wie, że przez 60 lat stolicą Polski był również Płock. Kto jest głową naszego państwa? Premier? Prezydent? Czy król? Prezydent! Bardzo dobrze. Prezydent to najważniejsza osoba w naszym państwie.
Wybiera się go raz na 5 lat. Aby móc głosować w wyborach, musisz mieć minimum 18 lat. A jak zostać prezydentem? Po pierwsze, trzeba skończyć 35 lat, a także zdobyć 100 tysięcy podpisów od obywateli. W Polsce prezydentem można zostać tylko 2 razy. Czym zapłacimy w polskim sklepie? Dolarem? Euro? Czy złotówką? Złotówką! Świetnie, Karolku! Walutą naszego kraju jest polski złoty. Jedna złotówka dzieli się na 100 groszy. Największym banknotem w Polsce jest 500 złotych. A najmniejsza moneta to 1 grosz. Jak się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce? Odra? Wisła? Czy Warta? Wisła! Brawo! Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. Jej długość to ponad 1000 km. Drugie miejsce zajmuje Odra, a trzecie Warta. Do jakiego morza ma dostęp Polska? Bałtyckiego? Śródziemnego? Czy Czarnego? Bałtyckiego! Świetna odpowiedź! Polska leży nad Morzem Bałtyckim. A wiedziałeś, że na Bałtyku mamy dwie przybrzeżne wyspy? Są to Wolin i Uznam. Muszę się tam kiedyś wybrać. Jak nazywa się największe pasmo górskie w Polsce? Tatry? Karkonosze? Czy Pieniny? Tatry! Brawo! To oczywiście Tatry, a ich najwyższy szczyt to Rysy. 2499 metrów nad poziomem morza. W Polsce mamy 3 główne łańcuchy górskie. Są to Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie. A do którego łańcucha należą Tatry? Oczywiście do Karpat. Jak nazywa się największe jezioro w Polsce? Śniardwy? Mamry? Czy Łebsko? Ale trudne słowa. Śniardwy. Świetna odpowiedź. Jezioro Śniardwy zajmuje powierzchnię prawie 114 km2, a położone jest w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Ale nie jest to jezioro najgłębsze. W tej kategorii pierwsze miejsce zdobywa jezioro Hańcza, które znajduje się na Suwalszczyźnie. Jego maksymalna głębokość to około 110 metrów. W którym mieście znajduje się geometryczny środek Polski? Sosnowiec? Piątek? Czy Poznań? To Piątek! Bardzo dobrze! W mieście Piątek w województwie łódzkim możemy podziwiać pomnik symbolizujący środek naszego kraju. Ciekawostką jest to, że w 2018 roku geodeci wskazali nowy środek Polski, tak zwany geodezyjny. Znajduje się on na prywatnej posesji w Nowej Wsi. Ile województw mamy w Polsce? 16,
49 czy 100? 16. Dobrze, Karolku. Obecnie Polska podzielona jest na 16 województw. Chociaż w czasach, gdy nasi rodzice byli mali, województw było aż 49. Największe województwo to województwo mazowieckie, a najmniejsze to województwo opolskie. A na koniec powiedz mi, jak nazywa się największa pustynia w Polsce? Sahara? Błędowska? Czy Gobi? Pustynia Błędowska! Świetnie, Karolku! Pustynia Błędowska jest przy okazji największą pustynią w Europie. Leży na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego. Ma niecałe 10 km długości i 4 km szerokości. Na jej terenie były kręcone takie filmy jak Faraon oraz W pustyni i w puszczy. Numer alarmowy 112. Dzwoniąc na numer alarmowy 112, dodzwonisz się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zostaniesz przekierowany do odpowiednich służb: policji, pogotowia lub straży pożarnej. Kiedy po drugiej stronie zgłosi się dyspozytor, spokojnie i wyraźnie przekaż mu następujące informacje. Jakie zdarzenie zgłaszasz i czy są poszkodowani? Dokładny adres zdarzenia. Podaj też swoje imię i nazwisko oraz swój numer telefonu. Pamiętaj, numery alarmowe zawsze są bezpłatne, ale nigdy nie dzwoń na numer alarmowy bez potrzeby. Nieuzasadniony telefon alarmowy blokuje linię osobie, która w danym momencie rzeczywiście znajduje się w niebezpieczeństwie i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z telefonów alarmowych. A co robić, gdy jest pożar? Po pierwsze, uciekaj. Staraj się wykorzystać drogę ewakuacyjną. Oznaczona jest zazwyczaj takim znakiem. Podczas ucieczki głowę trzymaj nisko, jak najbliżej podłogi i staraj się unikać zadymionych pomieszczeń. Gdy zobaczysz drzwi, najpierw je dotknij. Jeśli są ciepłe, lepiej wybierz inną drogę. Zawsze zamykaj za sobą drzwi. Postaraj się jak najszybciej wezwać pomoc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112. Powiem Wam teraz, co może być przyczyną pożaru w domu. Niedopałek papierosa. Posiłek na gazie pozostawiony bez opieki. Zapalona świeczka. Wady sprzętu i urządzeń elektrycznych. Wiecie, kim jest ten pan? To strażak. Strażacy znani są z tego, że gaszą pożary. Ale robią też inne rzeczy. Ratują ludzi z wypadków lub katastrof. Pomogą, gdy na drzewie utknie mały kotek. A jeśli nad miastem przejdzie wichura, to usuwają z jezdni powalone drzewa. Są to bardzo trudne i niebezpieczne zadania, które wymagają od strażaków dużo wiedzy, praktyki i odwagi. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ubranie i sprzęt, którym posługuje się strażak. To jest wóz strażacki. Gdy jest gdzieś pożar, strażacy jadą nim na sygnale. Drabina. Potrzebna jest, gdy trzeba uratować kogoś, kto jest bardzo wysoko. Wąż strażacki. Służy do podawania wody potrzebnej do gaszenia pożaru. Hełm i strój ochronny, czyli kurtka, spodnie i buty strażackie. Chronią one ciało strażaka
przed ogniem i innymi zagrożeniami. Toporek przyda się, gdy strażak chce zburzyć lekką ścianę lub wybić szybę w płonącym budynku. Gaśnica to przenośne urządzenie do gaszenia pożarów. Najczęściej spotykamy gaśnice wodne i proszkowe. Piła spalinowa przyda się strażakowi, gdy musi pociąć na kawałki drzewo, które zalega na ulicy po wichurze. Aparat oddechowy jest potrzebny strażakowi, żeby mógł wejść do budynku pełnego dymu. Bez takiego sprzętu strażak nie mógłby oddychać w pożarze. Remiza strażacka to budynek strażaków. Przechowuje się tam sprzęt strażacki, a w garażu stoją wozy strażackie. Strażacy czekają na akcję w pomieszczeniach, które zwykle usytuowane są ponad garażami. Strażacy mogą mieć zainstalowane w remizie specjalne rury, tak zwane ześlizgi, do szybkiego zjeżdżania do garaży. W remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce zwykle znajduje się też syrena do zwoływania strażaków w razie alarmu. A teraz czas na zagadki. Gdy strażak chce wejść wysoko na górę, żeby kogoś uratować, to używa drabiny czy schodów? Drabiny! Jaki kolor ma wóz strażacki? Czerwony! Czy wóz strażacki zawsze jeździ na sygnale? Czy tylko jak jedzie na akcję? Jak jedzie na akcję! Jak się nazywa budynek strażaków? Remiza strażacka! Jaki sprzęt strażak podłączy do hydrantu, żeby leciała woda do gaszenia pożaru? Wąż strażacki! Co strażak nosi na głowie, żeby nie stała mu się krzywda? Hełm strażacki! Siostra i brat, to inaczej? Jodziesio. Mama i tata, to twoi? Rodzice. Jak rodzice nazywają swoje dzieci? Córka i syn. Zobaczcie. Tu jestem ja, a tu obok mój młodszy brat. Jesteśmy córką i synem naszych rodziców, czyli rodzeństwem. To nasz tata i nasza mama. Mama jest żoną taty, a on jest jej mężem. Oni też mają swoich rodziców. Kim jest dla ciebie tata twojego taty? Dziadek. Jak nazwiesz mamę swojej mamy? Babcia. Tutaj są rodzice mamy, a tutaj rodzice taty. Ale dla nas dzieci, mama mamy lub taty, to babcia, a tata taty lub mamy, to dziadek. Babcia i dziadek to twoi? Dziadkowe. Jak babcia z dziadkiem mówią na dzieci swoich dzieci? Wnuki. Na babcię i dziadka razem mówimy dziadkowie. A oni mówią na nas wnuki. Ja jestem wnuczką mojej babci i mojego dziadka. A mój brat to wnuczek dla naszych dziadków. A jak nazwiesz drzewo, które opisuje pokrewieństwo w rodzinie? Gelalowincze. To nie jest takie zwykłe drzewo, które rośnie w ogródku. To jest drzewo genealogiczne. Teraz możemy dołożyć kolejną gałąź. A jak nazwiesz siostrę taty? Ciocia. Spójrzcie. Mój tata ma dwie siostry. To również córki babci i dziadka. Dla mnie i mojego brata to ciocie. A one mówią na nas bratanek i bratanica, dlatego, że jesteśmy dziećmi ich brata. Jak powiesz na brata mamy?
Wujek. Moja mama ma jednego brata. Mają oni wspólnych rodziców. Dla mnie i mojego brata to wujek. A on mówi na nas siostrzeniec i siostrzenica. Dlatego, że jesteśmy dziećmi jego siostry. Dzieci wujka i cioci to dla ciebie? Kuziny. Nasze ciocie mają swoich mężów, a nasz wujek ma swoją żonę. Oni również mają dzieci. Nazywamy ich kuzynami. Dziewczynka to zawsze kuzynka, a chłopiec to kuzyn. Wiecie, że drzewo rodzinne można tak rozszerzać prawie w nieskończoność? Jeśli tylko pamięta się swoje korzenie, czyli osoby, które zapoczątkowały wasze rodziny. Bo przecież nasze babcie i dziadkowie też mają rodzeństwo i swoich rodziców, a ich rodzice mieli swoich rodziców. I tak dalej, i tak dalej. Powiem ci jeszcze, że mama twojej babci lub dziadka to dla ciebie prababcia, a tata twojego dziadka lub babci to pradziadek, a ty jesteś ich prawnuczkiem. Moja rodzina, choć bardzo liczna, jest dobra, miła i sympatyczna. I choć czasami wytrzymać trudno, to daję słowo, nie jest w niej nudno. Każdy ma swoje upodobania. Jeden do nauki, drugi do spania. Lecz wszyscy bardzo się kochamy i zawsze radę sobie damy. Opowiem wam teraz o członkach mojej rodziny. Ale gdzie oni się podzieli? Chyba się nam schowali. Poszukajmy ich. Na początek zaglądnijmy do kuchni. O, jest moja mama. Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie, że moja mamusia najpiękniejsza w świecie. Jest taka miła, kochana ogromnie i wciąż śmieje się do mnie. Chociaż w dzień wciąż pracuje, to wieczorem ucałuje. Rankiem wiąże mi wstążeczki. Nocą pierze sukieneczki, bo mamusia ukochana wciąż się trudzi tak od rana. I to wszystko dla swych dzieci, niech jej za to słonko świeci. Poszukajmy teraz taty. Pewnie jak zwykle robi coś w garażu. O, miałam rację. Znalazł się. Kocham mojego tatę i chodzenie z nim na spacer. Wtedy jest tylko słońce, wtedy nigdy nie płaczę. Lubię, kiedy mój tatuś wraca z pracy do domu. Ja zawsze mojemu tacie mogę powiedzieć pomóż. Gdy się zepsuje latawiec, wrotki, samochód lub rower, mój tatuś rower naprawi. I dalej ruszaj w drogę. To tatuś mi opowiada o gwiazdach i ptakach w obłokach. Dlatego mojego tatę tak bardzo, bardzo kocham. A gdzie jest mój młodszy braciszek? A kuku! Braciszka mam bardzo fajnego. Chociaż troszkę młodszego. Czasami o zabawki się kłócimy, ale zaraz szybko się godzimy. Ja bardzo lubię mojego brata, nawet gdy często struga wariata. On zawsze pocieszy, gdy jest mi źle. Braciszku mój, bardzo kocham cię. Moja siostra królewna ma z papieru koronę i ma długie warkocze i ma oczy zielone. Moja siostra królewna jest najlepsza na świecie, kiedy bajki mi czyta albo gra mi na flecie. Jak ją rąbnę niechcący, zaraz leci do mamy. Ale to jest nieważne,
bo i tak się kochamy. A czy gdzieś za schodami nie schowały się babcie z dziadkami? Również ich poszukamy, bo to rodzice, taty i mamy. Patrzcie, są! Moja babcia i mój dziadek to wspaniali dziadkowie. Dziadek mnóstwo zna zagadek, babcia bajkę nam opowie. Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek, jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek. Przyszły ciocie z wujkiem w odwiedziny. Oni też są częścią naszej rodziny. Brata mojej mamy wujkiem Piotrkiem nazywamy. I bardzo, ale to bardzo go kochamy. A ciocie Gosia i Edyta to siostry taty. Zawsze razem wpadali w tarapaty. A to ich dzieci. Oj, jak szybko biegają. Oni naszymi kuzynami się nazywają. O, są też nasze kochane pieski. Patrzcie, przyniosły nam szalik niebieski. Zapraszam, rodzinko, usiądźcie sobie. Zaraz wam ciepłej herbaty zrobię. Mam 3 latka. Albo 4. Nie pamiętam sama. Lecz wiem dobrze, że dziś święto ma kochana mama. Wstanę dzisiaj bardzo wcześnie. Zanim mama wstanie, sprzątnę kuchnię, zetrę kurzę, zrobię jej śniadanie. Bo kto kocha swoją mamę, ten o tym pamięta, by pomagać jej na co dzień, nie tylko od święta. Potem złożę jej życzenia i na święto matki podaruję mojej mamie kolorowe kwiatki. Sama wstawię do wazonu maki i żonkile, aby moja mama jeszcze odpoczęła chwilę. Bo kto kocha swoją mamę, ten o tym pamięta, by pomagać jej na co dzień, nie tylko od święta. Sroczka kaszkę gotowała, bo dzieci głodne miała. Temu dała na łyżeczce. Temu dała na miseczce. Temu dała na spodeczek. Temu dała w kubeczek. A temu nic nie dała. Tylko frrrr. Po więcej poleciała. Ale zaraz wróciła i najmłodszego też nakarmiła. Bo mama kocha swoje ptaszęta i o każdym z nich pamięta. W pewien piękny dzień majowy zebrały się mądre głowy. Bardzo długo rozmawiali, losy kraju omawiali. Chcieli, by się lepiej żyło, by nic ludzi nie martwiło. W końcu wszyscy uzgodnili, jak Polacy będą żyli. Spisano prawa i zasady, obowiązki ustalono, a tym samym w naszym kraju ład w narodzie wprowadzono. Praw i zasad zbiór spisany konstytucją nazywamy. Idzie kominiarz po drabinie. Fikumiku? Już w kominie! Ojojoj! Jeszcze raz. Idzie kominiarz po drabinie. Fikumiku? Już w kominie. Ojojoj! Zaraz znowu spadnie. Dach! Dzieciaki, idzie jeszcze raz. Idzie kominiarz po drabinie. Fikumiku? Już w kominie. Ojojoj! Zaraz spadnie! Uf. Tym razem trzyma się mocno.
Pa, pa!